Dzień dobry moi drodzy, Kuba Jankowski serdecznie wita. Dzisiaj krótka aktualizacja informacji na temat mojego 60-litrowego baniaczka. Powiem co i jak. Jak widzicie, pokrywa, która spisuje się świetnie. W pokrywie dwie tuby LED-owe firmy Happet, które jak widać robią świetną robotę. Roślinki bardzo ładnie na tych tubach rosną, szczególnie tutaj Ludwigia wystrzeliła nieźle, no i Pogostemon, rogatek też sobie świetnie radzi. Bardzo ładnie na końcach wybarwia się na taki czerwony kolor, to chyba też dobrze o tym świetle świadczy. Całe akwarium na oświetlane tymi tubami prezentuje się bardzo ładnie, no ale to jedna ze spraw, które chciałem poruszyć. Kolejną istotniejszą sprawą jest to, co robią tutaj te dwie rybki. Moja piękna parka pielęgniczek Ramireza. Jak widzicie, wygrzebały sobie gniazdo. Samiczka już jest gotowa do złożenia ikry. Jak widać, jest u niej pokładełko, więc niedługo tutaj w tym zagłębieniu zapewne pojawią się jajeczka, których i samiec, i samica będą zaciekle pilnować i bronić przed intruzami. Cały zbiornik prezentuje się bardzo ładnie, szczególnie gdy te ramireski w nim urzędują, buszują przy gnieździe, no i nadają takiego swoistego kolorytu całemu akwarium. Jedynym minusem, chociaż ja wiem, czy to wielki minus, są glony, które pojawiły mi się na Ludwigi, na tej oto tutaj drobnolistnej roślince, na mikrozorium, też na pogostemonie one są, to jakieś glony nitkowate. Działam, żeby się ich pozbyć, no i mam nadzieję, że za jakiś czas ich tutaj już nie będzie. Jakieś drobne zmiany na plus zauważam, ale zobaczymy, jak to z czasem się wszystko ułoży, jeżeli chodzi o te glony. Jakoś bardziej przyciąga moją uwagę to, co robią ramirezy, jeżeli chodzi o budowę gniazda, no i o to, co się między nimi dzieje. Jakoś chyba do tych ramirezek mam szczęście. To jest moja druga para tych ryb, no i druga para już przechodzi do działania, jeżeli chodzi o składanie ikry. Co z tej ikry wyjdzie, to zobaczymy za jakiś czas. Oczywiście wiadomo, wyjdą maluchy, ale czy te maluchy się utrzymają, to już jest pytanie, na które w tej chwili odpowiedzi nie znam. Poznam je dopiero za jakiś czas. Na plus ramireski, którym chce się działać, no i które coś zapewne zdziałają. Tutaj miejsce na ikrę w kąciku, gniazdo wygrzebane w piachu. Ten mój nieład panujący w zbiorniku, krewetki buszujące gdzieś po dnie, otoski w krzaczorach, tak samo bystrzyki amandy na razie w krzakach, ale gdy tylko, moi drodzy, przychodzi wieczór, robi się w pokoju ciemno, to i otoski, i bystrzyki wypływają ku przedniej szybie, buszują sobie radośnie po całym zbiorniku, całe 60 cm długości zbiornika jest ich, wykorzystują to maksymalnie jak się da, no i robią tutaj niezły szum. Tak samo jak widać, ramireski też się zaaklimatyzowały do tego stopnia, że chcą się rozmnażać, co bardzo mnie cieszy. Jak widzicie, samiec cały czas tutaj kombinuje przy tym gnieździe, cały czas je powiększa, cały czas je upiększa i dostosowuje do tego, żeby jego partnerka miejsce na złożenie ikry zaakceptowała i żeby tą ikrę w miejscu wykopanym, przygotowanym przez samca złożyła. Tutaj one już sobie działają z tym gniazdem od kilku dni. Wybrały sobie miejsce przy roślince, no i namiętnie tutaj kopią przy tej kryptokorynie. Na szczęście na tyle jej nie wykopały, aby jakoś jej zaszkodzić. Jak widać, roślinka puszcza nowe listki, co mnie cieszy, bo troszkę po przesadzeniu zmarniała
Pozostałe kryptokoryny jakoś ładnie rosną. Inne roślinki też rosną całkiem przyzwoicie. Tylko teraz powalczyć z tym glonem, pozbyć go się, żeby akwarium nabrało znów takiego swojego uroku i blasku stuprocentowego, jaki miało całkiem niedawno przed tą przesiadką na większy litraż, ponieważ w 40 litrach problemów z glonami żadnego nie miałem. Dopiero pojawiły się one w 60 po przesiadce z większego na mniejszy zbiornik. Wiadomo, akwarium musi się dotrzeć, musi zaskoczyć biologia. Ja tutaj jeszcze w międzyczasie wymieniłem filtr z wewnętrznego na zewnętrzny. Kubełek też się musi dotrzeć, też musi biologię załapać, więc wszystko pewnie złożyło się na to, że ta biologia, ten rytm zbiornika został zachwiany, no i musi to się odbić w tych glonach. Filtr, a propos tego filtra, właśnie Tetra AX EX500+, bardzo przyjemny filtr, o którym różne opinie krążą, i negatywne, i pozytywne. Jeżeli chodzi o te negatywne, na szczęście ich nie doświadczam. A jeżeli chodzi o pozytywy, filtr bardzo, bardzo cichy, ultra cichy wręcz. Do mojego zbiornika 60-litrowego nadaje się, myślę, dobrze, całkiem przyzwoicie. Tutaj, jak widzicie, faluje taflą wody. Jest cichutki, dość pojemny, dużo miejsca na media. Musiał swoje pochodzić, bo 2 tygodnie się docierał, jeżeli chodzi o hałas. Teraz jest praktycznie niesłyszalny i to mnie bardzo cieszy. Myślę, że będę go rzadko otwierał, a on zrobi tutaj naprawdę niezłą robotę. Wszystkie rybki w komplecie, i otoski, i ramirezy, i bystrzyki, i krewetki też. Wszystko jest tak, jak być powinno. Teraz tylko zobaczymy, jak poradzą sobie ramirezy z odchowaniem ikry, która, mam nadzieję, niedługo się pojawi. No i też zobaczymy, czy glon, z którym zacząłem już walczyć, czy ustąpi, czy też będzie trzeba przyjąć inne środki walki z nim. Tak to wygląda. Zbiornik prezentuje się całkiem ładnie. Pokrywa, myślę, nadała mu takiego zamkniętego, uporządkowanego kształtu, co mnie cieszy. Kochani, pozdrawiam i będę zadawał relacje z tego, co się w akwarium dzieje, na bieżąco. Trzymajcie się.